Ten numer jest już nieaktualny, on sobie tutaj wisi. Podwodne drzewo, na którym po prostu się zawiesiliśmy. Buletka, podoba ci się? Lecimy tu! Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na zdrowym zoncie. Dzisiaj zaczynamy dzień, słoneczny dzień, taki upragniony słoneczny dzień po półtora dnia ulewy. Przy śniadanku. Trzeba się pożywić, ponieważ na dzisiejszym filmie chcielibyśmy zabrać was i siebie przede wszystkim na spływ kajakowy. Jedna z atrakcji, naszych ulubionych atrakcji, atrakcji, po którą tutaj przyjechaliśmy, czyli spływ Krutynią, o którym wspominałem już na ostatnim filmie nagrywanym przed chwilą. A sprawa jest taka, że Krutyń to rzeka, którą można spłynąć ponad 100 km. Przepływa się tą rzeką przez jeziorka, rzekę, jeziorka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawy, zróżnicowany, taki naturalny teren. Dziki, urokliwy i na kilku spływach, ale tylko na kilku spływach kajakowych byliśmy i uważamy, że ten Krutynią jest najpiękniejszy. Sami się przekonacie na dzisiejszym obrazku. Zapraszam na film. Po pysznym śniadanku, pożywieni do wyjazdu, muszę tutaj wam delikatnie zareklamować, trzeba umyć zęby. Najlepiej zrobić to szczoteczką do zębów bambusową, ekologiczną, zdrowego zontu i oczywiście w zestawie z czarną, wybielającą pastą. A to wszystko znajdziecie oczywiście na zdrowyzont.pl. No i my właśnie wyjeżdżamy z kempingu Wagabunda w Mikołajkach i zmierzamy do Krutyni i właśnie się zorientowałem, że tutaj odległości do różnych miejsc liczone w kilometrach przekładają się na ilość czasu, którą trzeba poświęcić, czyli jak jechaliśmy do Wilczego Szańca, mieliśmy tam 45 km około i 45 minut na dojechanie, a teraz jedziemy do Krutyni, miejscowość Krutyń, na spływ kajakowy i mamy 23 minuty na miejsce i zgadnijcie ile kilometrów. No oczywiście 23. Jedziemy. Słuchajcie, my dotarliśmy na miejsce startowe, czyli pod karczmę Zacisze. Dotarliśmy w to miejsce konkretnie, ponieważ kiedyś sobie tutaj nocowaliśmy, jak byliśmy na takim spływie i tutaj jest bezpośrednio od właściciela wyjście na rzekę, żeby ten spływ sobie tutaj rozpocząć. Karczma jest jeszcze zamknięta z tego co wiem, ale idę tutaj poszukać kogoś, kto by nam te kajaki wypożyczył. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to po prostu zmienimy miejscówkę. Słuchajcie, no karczma jest zamknięta, tak jak widzieliśmy. Tutaj jest info kajakowe, więc dzwonię dowiedzieć się, czy otwierają, jak to wygląda. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Ja dzwonię z takim pytankiem. Tutaj wjechaliśmy sobie na karczmę i czy kajaczek da radę teraz jakoś wypożyczyć, czy dopiero później? Aha, okej. Ale zadzwoniłem tutaj do właścicieli tej karczmy, czy w ogóle zupełnie do kogoś innego? Aha, okej, to przepraszam najmocniej. To wszystkiego dobrego, jeszcze do szyny. No, sytuacja jest taka, że ten numer jest już nieaktualny i on sobie tutaj wisi. Natomiast pani pokierowała, żeby wejść kawałek wyżej do pensjonatu Mazur i tam sprawdzić, tam są jakieś wypożyczalnie. Po drugiej stronie parking. Nie? Parking z drugiej mańki jest. Zrezygnowaliśmy z Mazura. No i słuchajcie, my wjechaliśmy sobie na parking w takie oto miejsce. Miejscówka się nazywa Turystyka Kajakowa Wodniak i tutaj mieliśmy sobie zaparkować. Tam na dół trzeba zjechać, tak jak widzieliście przed chwilą, wjechaliśmy na podwórko, ale tam tylko kajaki trzymają. Więc idziemy tam do biura się odmeldować, wziąć kajak, więc widzimy się już na wodzie. No i słuchajcie, my już jesteśmy po wypożyczeniu towaru. Mam poddupniki, kamizelki ratunkowe, że tak to nazwę. 8 dyszek zapłaciłem tutaj za ten zestaw. Można do tego dokupić jeszcze taki worek wodoodporny, żeby nie utopić swojego sprzętu. Nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest, bo wziąłbym pewnie drona ze sobą, a tak to nie będzie żadnych ujęć z powietrza z naszej trasy kajakowej dzisiaj. Natomiast jutro prawdopodobnie, jak tylko pogoda dopisze, wybierzemy się na dalszą część tego spływu. Dzisiaj mamy do przepłynięcia 13 km. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na końcu trzeba zadzwonić po kierowcę, który razem z kajakiem przywiezie nas z powrotem. A teraz zmierzamy sobie tutaj drogą.
bo tutaj tędy trzeba iść w prawo w kierunku plaży do kajaku, bo tam przy rzece kajaki mają przygotowane, także widzimy się na rzece. W miejscu, gdzie trzeba iść na drugą stronę rzeki po ten kajak, tuż obok znajduje się taki ryneczek z różnymi z rękodziełem, pamiątkami i wszelkiego rodzaju obrazami i tak dalej, i tak dalej. A za moimi plecami znajduje się jakieś muzeum. A tutaj za mną widzicie sklep spożywczy, w którym możecie uposażyć się w jakieś pićko i inne tematy w drodze na spływ. No i dochodzimy już do rzeki, rzeki Krutyni. Oprócz spływu kajakiem można również taką łodzią sobie spłynąć, jak tutaj widzicie. Cała wycieczka szkolna jakoś sobie płynie. Czeka nas piękny dzień. Kajak zwodowany, Zuzanna gotowa. Zabieram pagaje. Zapraszam rodzinę do kajaku. My zaczynamy sobie tutaj, zobaczcie ile tych kajaków jest, ale zdążymy jeszcze przed całą wycieczką. Lecimy tu! razem z żoną lecimy! To leci, to leci, na razie to ja no. O, już ledwo zaczęliśmy, a to już łabędzie i brzydkie kaczątka. A myśleliśmy, żeby zacząć w tym miejscu, tu jest ta karczma za ciszę. Ale skoro mają zamknięte, to ich strata. Już im kiedyś daliśmy zarobić. Uciekaj, łabędź. Jest matka i są małe. Zobaczcie to, jakie zbliżenie. Ale one są piękne. Ksuwy skrzydła, w ogóle tak blisko małe, to bez tej nigdy w życiu nie byłam. I właśnie za to kochamy Krutynię. Będę się włączał w międzyczasie, bo trzeba troszkę ruszyć pagajem. I w miejscowości Krutyń, oczywiście, miejscowości kajakowej, takich wejść do wody i początków trasy jest bardzo wiele. Bez zooma. Biletka podoba ci się? Raczej, że ci się podoba, co? I rybki, jakie pływają dla rybki jest. Słuchajcie, jeszcze większość tych lilii wodnych jest po prostu zwinięta. Jeszcze się nie zdążyły się rozwinąć i na pewno dużo piękniej tu będzie za jakiś czas, czyli po tym jak zobaczycie ten film, jeszcze bardziej warto będzie tutaj przypłynąć, żeby zobaczyć po prostu ten koncert, jaki zagrają te lilie na wodzie. A my tutaj jesteśmy w środę, w środku tygodnia. Ło, pies się poruszył. Na ważki szczeka, no i takie mamy przygody z nią. Ona już tu kiedyś z nami była, jak miała niecały roczek. Byliśmy miała tutaj, pół roczku miała. O, to był pierwszy nasz dalszy wypad z psem nad tą rzekę. To było 8 lat temu, także big comeback, wielki powrót na rzekę Krutynię w tym roku. Niespodziewanie, ale jesteśmy tu. Letka, nie. Zostań. Aj, wielokrotnie można sobie przepłynąć pod jakimś drzewkiem. Te większe, które by przeszkadzały, oczywiście są tutaj ścinane, bo jest to jak najbardziej teren taki nadzorowany, czyszczony, żeby ta turystyka tutaj mogła kwitnąć, więc a jednocześnie pozostawione sobie jak najbardziej dziko, więc tych konarów, drzew jest wszędzie bardzo dużo, są tylko utorowane takie przejściówki, żeby można było przepłynąć.
No jak widzieliście przed chwilą, mieliśmy małą turbulencję, bym to nazwał. Podwodne drzewo, na którym po prostu się zawiesiliśmy i musieliśmy tutaj kombinować, żeby wypłynąć. A za nami już ta wielka wycieczka tych dzieci, jakaś szkolna czy jakaś inna, pędzi. Zaczęło się robić głośno i w ogóle, więc prawdopodobnie zaraz sobie gdzieś przystaniemy i pozwolimy im wszystkim przepłynąć. Jakiś piękny ptaszor tam jest. W tym miejscu czapla, Zuzia mówi, ale pewnie na kamerze tego nie widać. I tak urokliwie sobie ktoś tutaj mieszka i wiele takich domów w takich wspaniałych miejscach tutaj jest. Nam się marzy taka lokalizacja, ale zobaczymy, jak przyszłość zweryfikuje. No, my sobie spłynęliśmy trochę w zakręt rzeki, żeby przepuścić całą wycieczkę, która sobie tutaj płynie. Szkolną. Oni już tam wypływają spod tego mostu, który przed chwilą widzieliśmy, więc po prostu będziemy mieli spokojniej, bo nie wiem, czy słyszycie, te ptaki, wszystkie inne dziwne stworzenia w tych szuwarach sobie tutaj grają i to jest coś, co nas interesuje najbardziej, czyli relaksik w otoczeniu natury. A właśnie tego tutaj można zaznać tak naprawdę najwięcej poza sezonem, ponieważ w sezonie i w weekend to tutaj jest autostrada kajakowa. A tutaj przed nami już się korkuje na rzece, ponieważ jest taka miejscówka, w której trzeba przenieść kajak, wyjść z rzeki, bo tutaj jakiś młyn jest na naszych oczach, starodawny czy coś, i woda płynie sobie przez ten młyn, a my musimy tutaj go okrążyć i wrzucić kajak z powrotem do wody. No i słuchajcie, my jesteśmy już na drugim brzegu, czyli przeszliśmy razem z całą wycieczką i jesteśmy, tak jak mówiłem, przy młynie, także wypływamy na młyn. Wow, to będzie grubo. Ale super. Usłyszcie krutynie. Młodych pilnuje. Tak idzie. Nie wiem. Jeszcze na gniazdzie pewnie. No tak. Bo słuchajcie, my trafiliśmy akurat na okres taki, w którym klują się te wszystkie różne ptaszory. I jak widzieliście, właśnie młode łabądki sobie mijaliśmy. I podejrzewam, że tutaj kaczucha, która do nas tak wypłynęła agresywnie, również broni swojego gniazda, w którym pilnuje jajek z młodymi kaczuszkami, bo młodych kaczuszek jeszcze na rzece nie widzieliśmy. A ma małe łabądki już kilkukrotnie. No i słuchajcie, my zrobiliśmy sobie taki dziki przystanek. Proszę bardzo, taka miejscóweczka. No, na chwilę rozprostowania, zmiany baterii, przepuszczenie tej wycieczki, którą widzieliście, i żeby ta rzeka nam się tutaj trochę uspokoiła po tym tabunie ludzi. Zamarła ta rama. Wielokrotnie, słuchajcie, na spływie można przepłynąć pod jakimś drzewem, jak w tym przypadku. Wow. Ile tych ważek tutaj jest. Jak tam ważka? Ważka, ważka G. Ja tu pitole. Wyciągam kominiarę. Jak to Zuzia przed chwilą powiedziała, tutaj nie ma brzydkich miejsc. Wszędzie jest pięknie, urokliwie. Natura jest fantastyczna.